Wcale nie tajna grupa wraz z kanałem informacyjnym przedstawiają cykl wieczorków czytelniczych. Wampir Maskarada. Gra szaleńców. Autorstwa Zojen. Powitam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszym wieczorku czytelniczym. Będziemy czytali Wampira Maskaradę, Grę szaleńców od Zojen, czyli ode mnie. I możemy od razu skoczyć do pierwszej części, a raczej pierwszego opowiadania, czyli Gra szaleńców właśnie, część pierwsza. Występują Paulina jako narratorka pierwsza, Elis jako narratorka druga, Kot jako Aren, Nancy jako Justus i Marcia jako Caleb. Noc była niemal całkowicie czarna. Gruba warstwa chmur przykryła całe niebo, ukrywając wszelkie naturalne światło. Latarnie nie radziły sobie z rozpraszaniem ciemności i rzucały tylko wokół siebie niewielkie plamy żółtawego światła. Jedna mrugała w ostatnich podrywach elektrycznego życia. Padał deszcz. Zasłona wody przykryła świat niezliczonymi kroplami, które jak samobójcy skakały z nieba i rozbijały się o dziurawy asfalt. Jedna za drugą, jedna za drugą. Całe legiony gotowych oddać swoje życie kropelek. Kobieta, która stała na środku ulicy, otworzyła usta i podniosła wzrok ku górze. W słonym smaku wody czuła krew tych nieszczęsnych samobójców. Wyróżniała się nawet w tej pustej, nieprzyjemnej dzielnicy, gdzie niskie bloki rzucały czasem na ulicę kawałki tynku, a nierozważny przechodzień spodziewał się spotkać najdziwniejszych osobników. Ustawiła się w cieniu, w mniej więcej równej odległości od plam rzucanych przez latarnie. Zamiast kurtki czy bluzy nosiła fartuch laboratoryjny, a u boku wisiała pochwa z kataną. W pewnym momencie ciemność obok niej zgęstniała, zaczęła przypominać mgłę, w końcu uformowała się w kształt mężczyzny. Był wysoki i postawny, a spod ciężkiego, opornego na wodę płaszcza wystawał fragment krawata. Miał kwadratową, przystojną twarz i tylko w oczach czaiło się coś zimnego, okrutnego i obojętnego. Obojętność ta została zastąpiona przez obrzydzenie, gdy spojrzał na kobietę. Odwróciła w jego stronę wzrok i zamknęła usta z cichym kłapnięciem. Przedłużyła chwilę ciszy, zanim odezwała się. Twoje dziecko mówiło, że zapraszasz mnie do tęga śmierci. Mężczyzna skrzywił pełne wargi w wyrazie niechęci. Z jednej strony raziła go ta teatralna mowa, z drugiej jakaś poetycka, a może tylko ambitna, część jego umysłu zawsze miała ochotę dać się wciągnąć w tę grę słów. Tango to taniec dwojga, ja potrzebuję wielu. Toś zagraża naszemu teatrowi. Wzdrygnął się. Nie wiedział, czy plotki już się rozniosły, co zmusiłoby go do jeszcze szybszego działania, czy może dowiedziała się z tej tajemniczej więzi, którą Malkawianie w niezrozumiały sposób przekazywali sobie wszelkie niewygodne dla innych informacje. Na pewno jednak nie zamierzał pytać. Nie tylko zagraża maskaradzie. Zaczął, podczas gdy jego rozmówczyni przechyliła głowę i zdawała się nie patrzeć na niego, a w jakiś punkt za nim. Nie przejmował się tym. Pozwolił bestii zawładnąć sobą, gdy wpadł w szał na środku ulicy. Trzech ludzi martwych, kolejnych ośmioro rannych. Wyliczał, choć w głębi duszy wiedział i przyznawał się, że to siebie przekonuje do słuszności swojej decyzji. Książę zarządził krwawe... O co chodzi? Spytał, gdy zdał sobie sprawę, że kobieta nie tylko na niego nie patrzy, ale też go nie słucha. Samobójcy mówią, że ktoś nas obserwuje. Z tego klubu. Wskazała palcem stojący kilka metrów dalej budynek. Na ten gest w jednym z okien natychmiast pojawił się ruch, który równie szybko zniknął. A, tak. Zamierzałem was zapoznać później, ale skoro już wiesz. Nie skończył zdania, zamiast tego skierował się szybkim krokiem w stronę wskazanego budynku. Szedł żwawym krokiem, jak gdyby chciał to mieć za sobą jak najszybciej. Gdy jednak dotarli niemal do drzwi, zatrzymał się gwałtownie z miną osoby, która właśnie przypomniała sobie o czymś ważnym. Gestem wstrzymał towarzyszkę, po czym obrócił ją do siebie. Pamiętaj proszę, po co tu jesteś? Po co zapoznaję cię z tą dwójką? Książę kazał ci poznać nie tylko ich możliwości bojowe, ale przede wszystkim odkryć ich serca. Wiem najlepiej, co rycerz mi przykazał. Oby. Zmęczonym gestem mężczyzna potarł nasadę nosa.
Po prostu chcę się upewnić, że wszystko przebiegnie bez zakłóceń. Czasy są ciężkie, a potrzebni są lojalni sprzymierzeńcy. Nie wiem, dlaczego właśnie ciebie wybrał do tego zadania, ale niech wszystko pójdzie zgodnie z planem, dobrze? Kobieta zbliżyła się o krok i w przyjacielskim geście położyła drugiemu wampirowi ręce na ramionach. Pomimo chęci zrzucenia ich, Venture dzielnie zniósł dotyk. Szaleństwo jest najwyższą formą rozsądku. Powiedziała poważnie, po czym odwróciła się i ruszyła do baru. Budynek wyróżniał się na tle innych, tylko wypalonym neonem, który miał zapraszać do klubu Podświat. Nieciekawa nazwa skrywała równie nieciekawe wnętrze. Chociaż było zadziwiająco czysto, bez nawet śladu kurzu czy plam, bary były podrapane, podłogi dawno zapomniały czasy świetności, a w powietrzu unosił się trudny do nazwania zapach dusznego pomieszczenia. Venture z trudem ukrył obrzydzenie. Poprowadził swoją towarzyszkę schodami na piętro, na którym znajdowały się loże. Tylko jedna z nich była zajęta. Siedziały tam dwa inne wampiry. Jeden z nich, Tremeremag, zerwał się na widok wchodzących. Ubrany był w ciemnokrwisty płaszcz, który w dziwny sposób powiewał za nim z każdym krokiem, a na szyi miał kilka amuletów lub talizmanów. Każdy popisany tajemniczymi znakami. Jego podstarzałą twarz wykrzywiał grymas wściekłości i obrzydzenia. Drugi z nieznajomych wciąż siedział przy stole, przerzucając coś między palcami, a gdy przez chwilę przedmiot znajdował się w świetle, można było dostrzec srebrne błyski. Spodziewałem się po tobie dużo lepszego gustu, Justusie. Stwierdził cicho i powoli, choć w jego tonie czuć było wściekłość. Co cię napadło, żeby zapraszać mnie w takie okolice? Justus gestem nakazał milczenie, zamknął drzwi i wskazał na malkawiankę, która z niepokojącym zainteresowaniem patrzyła się w sufit. To jest Aren. Zignorował zasady dobrego wychowania i przedstawił najpierw kobietę, powoli i z pewnym namaszczeniem. A te okolice i tereny? Dodał po chwili. Spojrzał po twarzach pozostałych, by sprawdzić, czy wywarł właściwy efekt. Najwyraźniej tak. Mag usiadł powoli na swoje miejsce, patrząc na kobietę z nowym zainteresowaniem. Żył wśród wampirów od dekad, przywykł do sieci kłamstw, iluzji i intryg. Nigdy nie przywykł do malkawian. Kaleb. Przedstawił go Ventrue. A tamten siedzący przy stole to Jace. Wskazał na Toreadora, który wciąż podrzucał coś w rękach i nie spuszczał wzroku z Aren. A to Justus. Kobieta, ciągle z tym samym uśmiechem na twarzy, wskazała Venturego, jakby wymagał przedstawienia. Jakby nie on ich tu zaprosił. Potem minęła mężczyzn, usiadła w najdalszym od drzwi fotelu i rozsiadła się wygodnie, bokiem do pozostałych. Choć patrzyła na nich, często zerkała za okno, na świat ukryte za strugami i deszczu jak za zasłoną. Mam nadzieję, że wszyscy rozumiecie sytuację. Zaczął Justus, nadal stojąc. Zdjął płaszcz i rzucił go na oparcie wolnego fotela. Nikogo nie zdziwiło, że nosił pod spodem ciemny garnitur. Jeden z tutejszych wampirów wpadł w szał na środku ulicy, zamordował 3 osoby, poranił 2 razy tyle. Książę, nie można coś takiego pozwolić. Musimy znaleźć tego szaleńca, zanim jeszcze bardziej zagrozi maskaradzie i mamy pozwolenie, by go zabić. Dlaczego idziemy aż we czwórkę? Wątpisz w nas, czy przeceniasz przeciwnika? Przerwał mu Kaleb, a z jego twarzy nie schodził niezadowolony uśmiech. Nie o niego chodzi. Justus szybko wymyślił, jak zręcznie uniknąć wyjawienia prawdziwego powodu, dla którego książę postanowił wyprawić aż tylu kainitów. Być może jest potężnym wampirem, jednak przede wszystkim musimy uważać na tych, którzy mogą mu pomagać. Anarchiści, sabat, nie brakuje takich, którzy nie rozumieją naszych praw. Dodał, czując niezrozumiałą dumę z bycia strażnikiem maskarady. Po takiej masakrze mogą go też ścigać łowcy wampirów. Warto wyruszyć większą grupą. Panowie już się znają. Dodał, zerkając na Aren. Jednak jeśli ty miałabyś jakieś pytania, teraz jest najlepsza pora. Aren pokręciła głową, a atmosfera natychmiast stała się nieco lżejsza.
Siedzieli chwilę w ciszy, nawet z dołu nie dochodził żaden dźwięk, jakby bar był zupełnie pusty. Książę powiedział chociaż, gdzie teraz jest ten wampir? Czy może mamy go szukać po melinach? Kaleb oparł twarz na dłoniach, patrząc po kolei na zebranych. Wiemy, to niedaleko. Jezus pokiwał głową. Między innymi dlatego to tu się spotkaliśmy. Dodał, a pozostałym powodom pozwolił zawisnąć na chwilę w powietrzu. Mam nadzieję, że przygotowaliście się, jak prosiłem. Jeśli tak, nie ma sensu tu zalegać. Załatwmy to szybko. Część druga. Występują Paulina jako narratorka pierwsza, Elis jako narratorka druga, Kot jako Aren, Nancy jako Justus, Marcia jako Kaleb, Olivia jako Jace i Marisejda jako oszalały wampir. Budynek nie wyróżniał się niczym. Podobnie jak większość w okolicy, wyglądał na opuszczony i jeden z tych, które często zamieszkiwali pijacy, ćpuny i gorsze jeszcze nieludzkie istoty. Deszcz ustał, ale być może ta szara smuga poprawiłaby wygląd tego miejsca. Nadchodzące wampiry przyglądały mu się z odrazą, tylko Aren zachowywała się, jakby wszystko ją fascynowało. Kiedy przechodzili przez ulicę, Jace zauważył krążącego wokół wielkiego psa. Ten również ich zauważył, zakręcił się, zawarczał i uciekł gdzieś w cień. Toreador zbliżył się do Kaleba. Czego mogą tu chcieć? Mogą pomagać tym temu? Spytał cicho, choć nie wątpił, że wyostrzone zmysły pozostałych pozwolą im dosłyszeć te słowa. Jednak w konspiracyjnych szeptach było coś teatralnego. Prawdopodobnie przyszedł nas rozszarpać na strzępy. Spokojnie. Od dawna mamy rozerim. Dodał Kaleb, widząc, że młody wampir gotów jest uwierzyć w tę złośliwość. Może w pobliżu krążą duchy. Mak nie przejął się widokiem wilkołaka. Od lat nie wychodzili sobie w drogę i obie strony były przekonane, że to najlepsze rozwiązanie. Prowadzące do wnętrza budynku drzwi trzymały się na jednym zawiasie i nosiły wyraźne ślady zadrapań. Nie było wątpliwości, że nie pozostawił ich człowiek czy zwierzę. Pierwsze dwa pokoje znajdujące się na piętrze nie skrywały niczego ciekawego. Dopiero trzecie przykuło wzrok kanitów. W wybitym oknie powiewały stare dziurawe firanki, to uciekając w głąb pomieszczenia, to próbując wybiec na zewnątrz, jak targane oddechem niewidocznego stwora. Rozległą przestrzeń podłogi wypełniały tylko prostokątne plamy światła latarni. W najbardziej oddalonym od drzwi kącie coś się działo. Wampir kulił się, charcząc i sapiąc. Wydawało się, że nie zauważył przybyłych, dopóki ci nie weszli do pokoju i nie rozstawili się w pewnej odległości od siebie. Wtedy podniósł twarz, w której trudno było doszukać się czegoś ludzkiego. Przypominała raczej pysk. Resztki włosów miał potargane, a na ustach i brodzie zaschniętą krew. Jego oczy rozpalała żądza, dzika i nieujarzmiona. Krew! Wycharczał, zerkając po kolei na wszystkie wampiry. Jesteśmy tu z powodu... Zaczął Justus, który nawet w tej chwili starał się zachować zwyczaje. Nie dane mu było jednak tego dokończyć. Krew! Wrzasnął poszukiwany, po czym zerwał się z nienaturalną szybkością i rzucił w stronę Kaleba. Mak nie zdążył odpowiednio zareagować. Podniósł tylko ręce w obronnym geście, gotując się na atak. Ten jednak nie nadszedł. Jace z szybkością, przez którą niemal rozmywał się w oczach pozostałych kainitów, koczył w stronę zdziczałego i rzucił nim o ścianę. Ten uderzył ciężko o cegły i padł na podłogę. Zerwał się jednak zaraz i znów skoczył w stronę najbliższej ofiary, tym razem Justusa. Ventur miał jednak dość refleksu, by odsunąć się z drogi napastnika, a gdy ten wylądował na podłodze, Jace zdążył wyjść z przytwierdzonej do pasa kabury rewolwer i wystrzelić. Nie mogło to zabić wampira, jednak spowolniło go na tyle, że Aren zdążyła do niego doskoczyć i jednym płynnym cięciem katany odrąbać mu głowę. Ciało momentalnie rozpadło się w pył. Zapadła cisza. To było proste. Stwierdził Kaleb, nie mogąc ukrywać zaskoczenia. Po to odciągałeś nas od ważniejszych spraw?
do jego zabicia wystarczyłby jakiś nowo przemieniony. Dodał, patrząc z wyrzutem na Venturego. W myślach przyznał, że miał ciekawsze sprawy niż pojedynczy Kainita opanowany przez bestię. Justus jednak zignorował zaczepkę. Patrzył na Aren, która ze stosu pozostałego po zabitym podniosła zwitek. Czytała go z dziwnie rozrzewnionym uśmiechem. Co znalazłaś? Spytał, gdy stracił nadzieję, że kobieta sama podzieli się tym odkryciem. List Ginevry do naszego zmarłego Lancelota. Odpowiedziała z zachwytem. Potem na gest Justusa niechętnie podeszła i przekazała mu kartkę. Chyba tylko Markawianie uznają to za list miłosny. Zauważył po chwili. Pozostali czekali na jego osąd. Nie zamierzali tłoczyć się ani czytać mu przez ramię. To jakieś brednie. Krwawe brednie. To pożądanie. Krzyknęła Aren i przesunęła się bliżej, po czym zaczęła jeździć palcem po papierze. Uczucie, żądza, nadzieje to... Zachęcanie do łamania naszych praw, do mordów i tortur. Z miłości. Po tych słowach wyrwała list z rąk Justusa i przycisnęła do piersi, jakby chciała go przytulić. Ginevra nie kochała Lancelota. Dobrze, niech będzie. Nawet jeśli ktoś rozbudził w nim bestię, nadal nie wiemy kto. Podpisano tylko S. Dodał, przypominawszy sobie, że pozostali nie widzieli listu. Ginevra. Powtórzyła uparcie Aren, jakby to imię było odpowiedzią na wszystkie pytania. Pisała do niego z okrutnego świata zmarłych, gdzie porwał ją Malagant. Okrutnego świata umarłych? Pytał Kaleb z namysłem. Takiego jak piekło? Twarz kobiety rozpromieniła się. W upiornym świetle rzucanym przez latarnię efekt nie był przyjemny. Zelena prowadzi klub w piekło. Twierdził mag, upewniony, że jego przypuszczenia są słuszne. Znaczy, nieoficjalnie, bo przecież panienka nie ubrudziłaby sobie rączek biurokracją. Ale nie wiem, czy to tu. Z obrzydzeniem wskazał na miejsce, gdzie zginął oszalały wampir. Miało z nią jakiś kontakt. Porozmawiamy o tym z księciem. Zarządził Justus. A wy dwoje jedźcie i znajdźcie Salenę. Pewnie nie powie wam nic ciekawego, ale niech przynajmniej nie ucieknie, zanim się spotkamy. Będziemy w kontakcie. Zanim Jace zdążył zaprotestować, odwrócili się i ruszyli do wyjścia. Doszedł jednak do wniosku, że sprzeciw nie byłby najrozsądniejszym wyjściem. Młodsze wampiry nie powinny przeciwstawiać się starszym. Niejawnie. Odwrócił się w stronę Aren, która nadal tuliła do siebie list. Nie miał pojęcia, czemu zgodziła się tu zostać. Mówiło się, że była jednym z najstarszych i najpotężniejszych kainitów w mieście. Wszyscy o niej słyszeli, choć mało kto spotkał osobiście tę świrniętą samotniczkę. Im stawała się silniejsza, tym silniejsze było również jej szaleństwo. Musiał przyznać, że nie wyglądała groźnie, raczej groteskowo. Jednak już w pierwszych chwilach swojego życia po śmierci nauczył się zawsze doceniać Malkawian. Kobieta ruszyła się w końcu i podeszła bliżej Toreadora. Schowała list do kieszeni, po czym sięgnęła do pasa mężczyzny i wyjęła broń. Znów postanowił nie protestować. Rewolwer. Twierdziła, oglądając pistolet. Jak romantycznie. Wzięła broń w obie dłonie i wycelowała w serce stojącego przed nią mężczyzny. Nie poruszył się. Było w tym widoku we wpatrzonych w niego oczach i całej sytuacji coś, co go zauroczyło. Jak zahipnotyzowany wpatrywał się w stojącą naprzeciw wampirzycę i nawet gdyby wystrzeliła, prawdopodobnie nie zauważyłby. Jednak nawet nie przeszło mu przez myśl, że mogłaby to zrobić. Jej wprost przeciwnie. Uciszyła jednak głos podpowiadający, jak pięknie, bezsensowna byłaby ta scena. Oddała rewolwer. Chodźmy. Stwierdziła spokojnie i wyciągnęła rękę, jakby chciała, by ją za nią złapał. Ale nie czekając na jego ruch, poszła w stronę klatki schodowej. Wciąż trzymała dłoń za plecami, jakby szła z kimś pod rękę. Jace po chwili ocknął się z transu i ruszył za nią. Jak dostaniemy się do Hadesu?
spytała Aren, gdy wyszli na zewnątrz. Znów zaczynało kropić. Zaparkowałem niedaleko. Mam motor. Dodał po chwili, uznając, że warto to zaznaczyć. Kobieta jednak nie miała nic przeciw. Ruszyli w ciszy w stronę parkingu. Takie noce są piękne. Stwierdziła w pewnym czasie. Co w nich pięknego? Postanowił zaoponować. Sam był przytłoczony szarością i niejakością pogody. Piękno wymaga siły, przebicia, tajemnicy. Każdym słowem nakręcał się coraz bardziej. Może być jak górski potok, który pędzi między skałami, jak ludzie w pamiętnym pędzie, albo jakaś bezwładniającej ciemności. Ale na pewno nie w... Zamiógł na chwilę, spojrzał w górę, jakby szukając słów. Byle deszczu, który nawet nie potrafi się zdecydować, czy chce padać. Skoro nie potrafisz dostrzec piękna w tym, co nie zachwyca na pierwszy rzut oka, to z ciebie za artysta. Uznany. Mruknął pod nosem, licząc, że rozmówczyni nie usłyszy. Bez problemu znalazł motor. W okolicy stało tylko kilka aut, w tym jedno niemal niewidoczne spod wielomiesięcznego brudu. Mimo zaniedbania okolicy, z lamp padało jaskrawe, niemal bolesne dla oczu światło. Jace usiadł za kierownicą i włączył maszynę. Aren usadziła się z tyłu, objęła go w pasie i położyła głowę na jego plecach. Czuł się z tym dziwnie, jednak jego ostrożność wróciła na swoje miejsce i na wszelki wypadek nie protestował. Nie wiadomo, co strzeli do szalonego łba Malkawianom. Dopóki nie robią nic niebezpiecznego, lepiej im na to pozwolić. Wcale nie uspokojony tą myślą, wyjechał na ulicę i ruszył w stronę centrum. Część trzecia. Występują Paulina jako narratorka pierwsza, Alice jako narratorka druga, Kot jako Aren, Nancy jako Justus, Marcia jako Caleb oraz dziewczyna z baru, Olivia jako Jace, Mariseida jako ochroniarz Nosferatu i Izel oraz Leria jako Salena. Miasta nawet w środku nocy tętniło życiem. Między niezliczonymi klubami krążyły setki ludzi w różnym wieku. Od nastolatków usiłujących minąć bramkarzy w tłumie starszych znajomych, przez czysto już pijanych dorosłych, po wciąż pełnych życia i żądnych imprez staruszków. Była tam też niejedna banda podpitych chłystków, szykających tylko pretekstu do wszczęcia jakiejś burdy. Jace i Aren minęli po drodze kilka lokali, których wybite okna czy wyrwane drzwi stanowiły pamiątki takich bujek. Kainici minęli bramkarzy, którzy nawet nie myśleli ich zatrzymywać, bardzo skutecznie udając, że nie widzą broni i weszli do środka. Klub w niczym nie przypominał podświatu. Był wypełniony po brzegi ludźmi i, jak zauważył Jace, licznymi wampirami. Schody za barem wprowadziły na piętro do jednych stolików w klubie. Za parkietem z kolei znajdowały się drzwi, zasłonięte niemal w całości przez wielkiego ochroniarza. Jace od razu skierował się w ich stronę i dopiero po chwili zauważył, że Aren za nim nie idzie. Rozejrzał się i zobaczył, jak kobieta wpatruje się w świetlne plamki, które jak reflektory rzucały na ściany i podłogę. Czując, że traci cierpliwość, toreador podszedł do niej, złapał w pasie i zaczął ciągnąć w stronę przejścia. Poddała mu się bezwolnie, oparła głowę na jego ramieniu i wciąż śledziła ruch plamek. Jak chmara owadów krążąca wokół ciała. Westchnęła, a w jej tonie dało się wyczuć zachwyt. One chcą. One każą. Ucichła, jakby nagle zastanawiając się nad czymś. Drugi wampir nie odpowiedział. Puścił ją, gdy byli kilka kroków od ochroniarza. Postawny mężczyzna nie zwracał na nich uwagi. Rozglądał się po całym lokalu z mieszaninką znudzenia i lekceważenia. Pod grubymi, czarnymi ubraniami uważne oko wampira doszukało się nienaturalnych wybrzuszeń. Twarz była poszarzała i w dużej mierze ukryta pod czarnym szalikiem, a oczy martwe, pozbawione życia. Jace podejrzewał, że to Khul, choć nie potrafił jednoznacznie stwierdzić, który klan miałby go stworzyć. Mamy Seleny! Powiedział, a właściwie wykrzyknął, by być głośniejszym od muzyki. Powodzenia! Odpowiedział ochroniarz, a jego głos był zadziwiająco wysoki. Nie pasował do monstrualnej budowy.
Wiemy, że jest za tymi drzwiami i mamy do niej ważną sprawę. Spróbował toreador, zbliżając się jeszcze kilka kroków w stronę drzwi. Nikt nie wchodzi bez pozwolenia pani. Nie jesteście jej przyjaciółmi. Spadaj. Ochroniarz pochylił się, by jego twarz znalazła się na wysokości twarzy wampira. Można było tylko podejrzewać, że uśmiechnął się pod szelikiem. Justus nam pomoże. Wyszeptała Aren wprost do ucha toreadora. Wzdrygnął się, zupełnie zapomniał o jej obecności. Odpuść, Orfeuszu. Dodała, po czym zaczęła odciągać go od drzwi. Jace jeszcze chwilę patrzył wyzywająco na ochroniarza, zanim przysłonili go tańczący na parkiecie. Doszli do baru, a kilka chwil pracy łokci zapewniło im miejsca siedzące przy samej ladzie. Parę osób odeszło wyraźnie poirytowanych, ale urok toreadora złagodził ich złość. Nie zamówili nic, a barmani z ulgą przyjęli do wiadomości, że przynajmniej tej parze nie muszą poświęcać i tak podzielonej do granic możliwości uwagi. Jace wyjął telefon i szybko wysłał Justusowi informację, gdzie jest Selena. Pozostawało czekać. Nie jestem muzykiem, stwierdził nagle toreador. Wiedział, że nie miało to większego znaczenia, jednak z jakichś przyczyn czuł potrzebę naprostowania tego. Więc kim? Malarzem. Mój własny Apelles? Aren rozpromieniła się, co jak zauważył Jace, miała w zwyczaju, gdy coś jej się podobało. Wpatrywała się wprost w rozmówcę niemal natarczywie, jakby nie mogła mu się napatrzeć lub chciała go zażenować. A może jedno i drugie. Apelles. No, niech będzie i tak. Mężczyzna machnął ręką, uznawszy, że nie ma sensu wnikać, co i w jaki sposób urodziło się w głowie malkawianki. Zachowywała się spokojnie i tylko to go na razie obchodziło. W ciszy minęło kilka minut, zanim toreador poczuł na ramieniu czyjś dotyk. Odwrócił się powoli, by zobaczyć przed sobą młodą kobietę z jasnymi, związanymi w wysoki kok włosami i wielkimi niebieskimi oczami. Jej strój nie pozostawiał wiele miejsca do wyobraźni, a jednocześnie wspaniale podkreślał jej kształty. Uśmiechała się szeroko, zalotnie. Cześć, przystojniaku. Powiedziała, gdy tylko zorientowała się, że zdobyła uwagę mężczyzny. Jej ręka powędrowała dalej, nieznajoma obejmowała teraz toreadora. Może przyłączysz się do mnie i jej koleżanek? Albo tylko do mnie? Przecież nie pozwolisz jej się zabrać, prawda, Apellesie? Spytała Aren, pochylając się w stronę towarzysza. Spadaj, wariatko. Co miałby z tobą robić, co? Wzrok kobiety wpadł na katan na plecach malkawianki, jednak subtelna sugestia umysłu wampirzycy kazała jej zignorować broń. To fartuch. Psychiatryka zwiałaś? Nieznajoma zaśmiała się, choć wyraźnie poczuła się mniej pewnie, gdy nikt nie zawtórował. Z psychiatryka? To nie ja próbuję umówić się z kotem. Odpowiedziała spokojnie Aren i wyciągnęła rękę, by dotknąć policzka kobiety. Nie odsunęła się nawet, otumaniona spojrzeniem rywalki. Kot? Spytała niepewnie. Wampirzyca pokiwała głową, a moc jej umysłu powoli pozbawiała dziewczynę rozsądnego osądu. Przecież to twój zaginiony kot, Wiktor. Blondynka jeszcze raz spojrzała na Jace'a. Nagle uśmiechnęła się szeroko, jak do dawno niewidzianego przyjaciela. Wiktor! Wykrzyknęła. Tyle lat cię nie było. Myślałam, że zdechłeś. Jace przez chwilę nie odpowiadał, zupełnie zaskoczony sytuacją. Gdy jednak szok minął, znalazł dość honoru, by wykorzystać moment. Tylko się ukrywałem. Aha. Gdzie? Czemu? Tęskniliśmy. Takie życie, kota. Czasem trzeba zniknąć. Zająć się tajnymi sprawami. Tego. Kocimi. No tak, tak, na pewno. Wiesz, nigdy nie byłem kotem, ale to na pewno męczące. Koleżanki na mnie czekają. Dodała, jakby musiała się tłumaczyć.
Miło było cię znów spotkać. Cześć. Odwróciła się i odeszła, a jej ruchy były sztuczne, jakby nie do końca świadome, wykonywane mechanicznie lub przez lunatyka. Wampiry chwilę patrzyły za nią, gdy oddalała się, w końcu wróciła do koleżanek stojących w grupce przy ścianie. Cokolwiek im powiedziała, wywołało to zaskoczenie widoczne nawet z odległości. Żadna dziewczyna jednak nie zdecydowała się już przeszkadzać wampirom. Skąd wiedziałaś, że miała kota Wiktora? Teraz już miała. Odpowiedziała Aren, po czym położyła na blacie ręce, a na nich głowę. Podnieś się. Poradził Jace, odwracając w końcu wzrok od grupki dziewczyn. W tej, która do nich podeszła, nie było nic wartościowego, nic pięknego, a jednak takie rozwiązanie sytuacji nie satysfakcjonowało go. Jeśli uznają, że jesteś pijana, spróbują cię wyrzucić. Mogą spróbować. W głosie Malkawianki brzmiała absolutna pewność. Minuty mijały leniwie. Tłum nie zmniejszał się, czasem wydawało się wręcz, że rósł. Najlepiej widoczne to było przy ladzie, gdzie każdy starał się jak najszybciej dostać do szynku, zwrócić na siebie uwagę barmanów i odebrać swój alkohol. Kilka takich zdesperowanych osób potrąciło siedzące wampiry, nie był to jednak odpowiedni moment na walkę o szacunek. Robiło się późno i Jay zaczął martwić się, by nie zastał ich świt, gdy w drzwiach wreszcie pojawili się Justus i Caleb. Bez problemu zauważyli pozostałe wampiry i wskazali im, by spotkać się we względnie pustej przestrzeni przy ścianie. Gołąbki chyba dobrze się razem bawiły, co? Caleb uśmiechnął się złośliwie, a gdy zażenowany Jace odwrócił wzrok, jego humor jeszcze bardziej się poprawił. Przychodzimy z rozkazami od księcia. Justus przybrał swój najbardziej formalny ton, odruchowo poprawiając przy tym krawat. Mamy przyprowadzić Selenę i wszystkich jej popleczników, o ile ich znajdziemy, choćby siłą. Jeśli okażą się agresywni, książę dał nam prawo do przeprowadzenia krwawych łowów. Gdzie jest poszukiwana? Niemal na pewno na zapleczu. Za tymi drzwiami. Jay wskazał na przejście, wciąż zastawiane przez ochroniarza. Nie chcieliśmy wchodzić bez was. Skłamał bez entuzjazmu, nie sądził jednak, by ktokolwiek zwrócił na to uwagę. Pozostali dwaj byli wyraźnie wzburzeni. Co wiecie? Porozmawiamy po drodze. Zarządził Ventur i skierował się w stronę ochroniarza. Ten nie zmienił nawet pozycji, nadal stał dumnie wyprostowany, opierając się o drzwi. Spojrzał na przybyszy z góry. Mówiłem już. Puścisz nas. Zarządził Justus, patrząc wprost oczy Gula. Ten zamrugał kilka razy i odsunął się. Tak, oczywiście, że was wpuszczę. Zapraszam. Kainici, nie zwlekając, przeszli na drugą stronę. Cisza, która ich otoczyła, wydawała się całkowita po odgłosach klubu. Te nadal dobiegały, jednak wytłumione przez drzwi i ścianę do szmeru. Znaleźli się w korytarzu, który szybko kończył się prowadzonymi w dół krętymi schodami. Justus ruszył jako pierwszy, nadal wyraźnie zdenerwowany. Caleb, widząc, że Ventur nie zamierza wyjaśnić pozostałym, zaczął opowiadać. Okazało się, że nasz wielce zapobiegliwy książę już od jakiegoś czasu miał oko na Selanę i wszystkich w jej otoczeniu. Niby nie dawała żadnych niepokojących sygnałów, ale twierdzi, że miał przeczucie. Gadanie. Jeśli chcecie znać moje zdanie, po prostu ktoś musiał mu donieść, że dzieje się coś dziwnego. Zaniepokoił się jeszcze bardziej, gdy Toreadorka nagle odsunęła się od życia społecznego. Jak rozumiem, to u was dziwne. Spojrzał badawczo na Jace'a. Tym żyjemy. Wzruszył ramionami. Jeśli ktokolwiek chce się liczyć, mieć swoje miejsce w hierarchii, musi być widoczny. No więc Selena została nagle szarą myszką. Zabrała tylko wokół siebie kilka nieistotnych wampirów, na przykład Kevina. Tego, którego Aren pięknie nam zmieniła w kubkę popiołu.
Jace spojrzał ukradkiem na wampirzycę, spodziewając się, że odpowie jednym ze swoich maniakalnych uśmiechów. Jej twarz pozostała jednak poważna, a może nawet nieco stężała. Kaleb w tym czasie kontynuował, nie szczędząc słuchaczom swoich komentarzy. Potem niektórzy widywali ją z dziwnymi osobnikami, nawet kojarzonymi z Sabatem. Tak mówią, nie żebym roznosił plotki. Jednak im bardziej jej pilnowano, tym bardziej nie potrafili na nią nic znaleźć. Nagle stała się współwłaścicielką tego klubu razem z... Umilkł na chwilę, podrapał się w łysą głowę, wyraźnie się zastanawiają. W każdym razie z jakimś człowiekiem. A potem zniknęła, jakby ją spotkała ostateczna śmierć. Dotąd nikt o niej nic nie słyszał. Czyli możemy mieć do czynienia z Sabatem? Upewnił się Jace, choć głównie po to, by tonem i miną dać upust obrzydzeniu. Mac pokiwał tylko głową. Zdążyli zejść ze schodów i znajdowali się w niewielkim pomieszczeniu, przypominającym przedpokój. Bezszelestnie Justus uchylił drzwi i zajrzał za nie. Przed nim ciągnął się długi korytarz, a po obu jego stronach rzędy drzwi. Kolejne, większe i mocniejsze, znajdowały się na przeciwnej ścianie. Siedział tam przykurczony Nosferatu, dłubiąc coś w trzymanym w rękach przedmiocie. Venture szybko rozważył sytuację. Jeśli wyjdą, wampir na pewno ich zobaczy, a szczury potrafiły być szybkie, niemal zamieniać się w dym, jak w starych opowieściach, tak jak toreadorzy. Jace, ściągnij go tutaj. Zarządził, odsuwając się od drzwi i pozwalając młodszemu wampirowi zorientować się w sytuacji. Mam go dotknąć? Toreador niemal wypluł to słowo, ale nie wątpił, że dokładnie tego od niego wymagano. Jęknął w duchu, jednak nie mógł sprzeciwić się Justusowi. Nie miał lepszego planu, żeby nie pozwolić Nosferatu uciec i wszcząć alarmu. Pozostawało tylko opóźnić nieuniknione. A jeśli w tych pokojach jest ich więcej? Wszelka walka może ich zaalarmować. Musimy podjąć ryzyko. Zadecydował Justus chłodnym, rzeczowym tonem, który nie znosił sprzeciwu. Ruszaj już. Jace odetchnął tylko, po czym właściwie zniknął pozostałym wampirom z oczu. Rzucił się w stronę Nosferatu i porwał go za sobą. Złocony zegarek upadł na podłogę. Zaatakowany nie od razu zrozumiał sytuację i zaczął się bronić. Jednak gdy tylko odzyskał panowanie nad sobą, nie zamierzał się poddać. Płynnym ruchem przejechał szponami po ramieniu toreadora, rozszarpując je do krwi. Ten stłumił krzyk i wściekle rzucił szczura do pokoju, w którym czekała reszta. Siedź! Rozkazał Venture. Nosferatu usiadł jak pies, a jego kolana znajdowały się niemal na wysokości uszu. Nawet jak na swój klan, był wyjątkowo szpetny. Dolna szczęka była zdecydowanie zbyt długa i wystawała kilka centymetrów dalej niż górna. Robiło to miejsce wielkim kłom, sterczącym do góry jak wbite w ziemię patyki. Ręce i nogi miał wyjątkowo chude i kościste. Podobnie jak szyję, która zdawała się nie móc utrzymać dłużej, okrągłej głowy, kiwającej się na boki. Gdzie jest Salena? Pytał Justus, nie wymuszał jednak odpowiedzi. Musiał oszczędzać siły. W wielkiej sali na drugim końcu budynku! Głos szczura był wysoki, piskliwy i zakrypły jednocześnie. Brzmiał trochę, jakby ktoś nieudolnie nałożył na dźwięk zbyt wiele niepasujących filtrów. Kto z nią jest? Ile osób? Może 20! Tych żywych! Ludzi? Nosferatu pisnął nagle. Kulił się, po czym upadł na bok. Ludzi? Powtórzył Justus. Jednak wampir wpadł w dziwny stan. Leżał na boku, wpatrując się w przestrzeń i bełkocząc coś. Venture odwrócił się szybko i zmierzył Aren wrogim spojrzeniem. Ta jednak wzruszyła tylko ramionami. Wściekły Kainita ruszył wzdłuż korytarza, jednak drzwi na jego końcu okazały się zamknięte. Justus spojrzał pytająco po pozostałych. Chyba sobie żartujesz. Jestem magiem, nie złodziejem. Kaleb wyglądał na obrażonego tą niemą sugestią.
skrzyżował ręce na piersi i posłał drugiemu wampirowi pełne niechęci spojrzenie. Talizmany na jego szyi zadzwoniły cicho. Drogi Justusa, przeniósł się na Jace'a. Trochę. Niczego nie obiecuję. Ale... Zatrzymał się w pół kroku, choć zmierzał już do drzwi. Nie mam ze sobą żadnych narzędzi. Venturę westchnął ostentacyjnie. Aren, znajdziesz coś, prawda? Pytał, nawet nie odwracając się w stronę wampirzycy. Uśmiechnęła się w swój promienny sposób i zaczęła grzebać w licznych kieszeniach fartucha. Po chwili wyjęła z jednej z nich wytrychy, które podała Jace'owi. Otwarcie zamka zajęło dłuższą chwilę, w końcu jednak usłyszeli ciche pyknięcie. Drzwi do tajemnej sali hrabiny Batory stoją otworem. Głos Aren stał się nagle zimny i poważny. Justus pokręcił głową, uchylił drzwi i spojrzał za nie. Szybko jednak wyzbył się wątpliwości, że może zachować swoją obecność w ukryciu. Kobieta siedząca po drugiej stronie sali wpatrywała się wprost w niego. Otworzył więc drzwi na oścież i jawnie wszedł do środka. Na środku sali wykuto w podłodze niewielki basen, wypełniony po brzegi krwią. Siedziała w niej wampirzyca, której wygląd był bardzo odległy od ludzkiego. Głowa była wydłużona, a z czoła wyrastały rzędy rogów, które oplatały skroń jak korona. Zapleciono między nie jasne, mokre włosy. Usta były podłużne i skrywały rząd spiłowanych zębów. Oczy pięknego kształtu nabrały żółtego koloru. Dłonie kończyły paznokcie, które przebyły już połowę drogi do szponu. Za nią na brzegu basenu siedziała toreadorka, o czarnych włosach, obwieszona licznymi naszyjnikami. Była naga, jednak jej ciało pokrywały liczne malunki. Dostrzegła przybyłych dopiero, gdy weszli do sali i wpatrywała się w nich z zaciekawością. Kobietę otaczało kilkanaście osób, z których prawie połowa leżała sklona na ziemi, patrząc się w przestrzeń i mrucząc coś. Ich zachowanie przypominało Nosferatu, które członkowie Camarilli zostali u stóp schodów. Tego nie było, gdy książę pozwolił ci prowadzić lokal. Kaleb starał się ukryć napięcie za ironią, ale nie przyniosło to rezultatu. Witajcie w mojej łaźni. Powiedziała po chwili zimisce, a jej głos był aksamitny i przyjemny. Jestem Izel, jak pewnie część z was wie. Stała, wyszła z basenu i na mokre ciało nałożyła czerwoną szatę. Selena, wciąż siedząc na podłodze, śledziła jej ruchy z zachwytem, którego nikt nie podzielał. Przychodzimy z rozkazu księcia. Justus, wytrącony z równowagi widokiem tego pomieszczenia, odzyskał choć trochę panowanie nad sobą. Mamy prawo zabrać... Obawiam się, że nie powinno was to być. Kontynuowała Izel, zupełnie nie przejmując się słowami mężczyzny. Drzwi za przybyszami zamknęły się z łoskotem. I nie mogę pozwolić wam stąd wyjść. Na pewno jednak spodoba wam się pozostanie w mojej kolekcji. Na jej twarzy pojawił się uśmiech, absolutnie niepodobny do ludzkiego. To was bawi? Ciebie, Seleno? Jace z twarzą wykrzywioną obrzydzeniem zwrócił się do siedzącej toreadorki. Ta wstała powoli. Jest piękna, odpowiedziała. Taka piękna. Oni wszyscy są teraz piękni. A Kevin? On był piękny? Izla rozśmiała się, a pusta sala odbiła i rozniosła jej głos. Był przede wszystkim głupi, szalony. Zakochać się można uwielbiać. Kazała dłonią na Selenę. Adorować, ale zakochać się musiał tak skończyć. Był piękny. Mówiła toreadorka niemal równocześnie z tym miejsca, choć nadal wpatrywała się w drugą wampirzycę. Zdawała się nie słyszeć jej słów. Był tak długo. Tworzył z nami wzór. Przynosił ludzi i kainitów. Mówił, że to dla mnie, że to wszystko dla mnie. Ale nie potrafił cieszyć się bestią, korzystać z niej. Przeraziła go. Przestał być piękny. Oszalała. Ale pokiwał głową. A ci misze po prostu tacy są, nieprawdaż?
Spojrzał na wampirzycę, która zbliżała się do nich wolnym krokiem, zachodząc ich z boku. Masz w tym w ogóle jakiś cel? Kobieta przez chwilę wyglądała, jakby się zastanawiała. Kaleb, nie spodziewałam się pomagu takiego wąskiego spojrzenia. Odpowiedziała, jakby znali się od lat. Po odpowiedzi rozmówca skrzywił się z obrzydzeniem. Jej uśmiech mógłby być uwodzicielski, gdyby zostało w nim cokolwiek ludzkiego. Czy doskonalenie potrzebuje celu? Czy piękno i wolność potrzebują celu? Rozwarła ramiona, jakby chciała wskazać na całą salę, a leżące wokół wampiry podniosły się. Wszystkie zdolne do chodzenia odwróciły się w stronę nieproszonych gości i ruszyły na nich. Jace nie czekał. Zbyt szybko dla kogokolwiek w pomieszczeniu ruszył do najbliższego wampira. Wielki gangrel miał twarz przypominającą niedźwiedzi pysk. Chciał złapać napastnika, jednak ten zniknął i pojawił się nim. Wyjął rewolwer. Bez zastanowienia strzelił w głowę zdezorientowanego Kainity. Gangrel padł, a jego ciało zmieniło się w proch. Zanim Jace ruszył z miejsca, inny wampir również wystrzelił. Śród podziurawił ubrania i ciało Toreadora, którego tylko to zirytowało. Rzucił się na napastnika. Kaleb nie spuszczał oczu z Izel. Czekał na dogodny moment, by zaatakować. Kobieta jednak trzymała się na bezpieczną odległość. Przed niespodziewanym atakiem chronił go Justus. Złapał nadbiegającego Bruja i odwrócił ku sobie. Przez chwilę ich umysły walczyły, aż wreszcie zmusił go do zaatakowania swoich. Aren wpadła w kłąb przeciwników, zupełnie niepomna na niebezpieczeństwo. Brzuch jednego rozcięła po całej długości i rąbała dalej, jakby nie była pewna jego śmierci. Kolejnych dwóch zaatakował Jace, krwawiący nadal z ran w pośrucie. Jakiś malkawian złapał go, odsłonił szyję, wbił zęby w tętnicę. Nie upił dwóch łyków, gdy Aren odrąbała jego głowę od ciała. Zahaczyła przy tym Jace'a, nie przejęła się. Izel nie czekała dłużej. Ze szponami rzuciła się na Kaleba. Była gotowa rozciąć go na kawałki, jeśli zajdzie taka potrzeba. Mężczyzna stał spokojnie. Czekał. Tylko jego warki poruszały się szybko. Wyciągnął przed siebie rękę. Gdy Cimisce była krok od niego, na jego dłoni wybuchł potężny ogień. Cisnął go w zbliżającą się kobietę. Pomimo mokrej szaty, jej ciało szybko zajęło się piekielnym płomieniem. Nie spanikowała. Jednym ruchem zaatakowała maga, rozcinając jego gardło. Trysnęła krew. Zniosła drugą rękę do ataku. Wtedy Justus wystrzelił. Kula trafiła w głowę. Izel zachwiała się i padła. Jej ciało drgało jeszcze, lecz paliło się szybko. Straciła kontrolę. Pozostałe wampiry przestały walczyć. Niektóre padły bez siły na podłogę, inne wpadły w panikę. Zaczęły płakać lub biegać bez celu po pokoju. Często potykały się o leżących spokrewnionych. Salena dobiegła do płonącego ciała Izel. Nie odważyła się go dotknąć, jednak ze łzami w oczach patrzyła na śmierć Cimisce. W ręce trzymała nóż. Ty! Wrzasnęła, patrząc na Justusa. Skoczyła w jego stronę, jednak Jace był szybszy. Złapał ją w pół i odrzucił w bok. Wyhamowała, skoczyła na niego. Zaatakowała. Nóż rozciął powietrze. Jace spróbował złapać ją, jednak była już obok. Wbiła nóż w jego brzuch. Krzyknął, odwrócił się. Złapał ją za ręce. Aren biegła w ich stronę z wyciągniętą kataną. Jedno cięcie wystarczyło. We czwórkę spojrzeli na panujący w pokoju chaos. Niewielkie kubki prochu oznaczały miejsca śmierci Kainitów. Nikt nie miał ochoty brać odpowiedzialności za to, co będzie dalej z resztą wampirów. Izel i Salena nie żyły, to było najważniejsze. Justus zadzwonił tylko do księcia i w krótkich słowach opowiedział mu wszystko. Uznał resztę za jego problem. Kaleb powoli, z trudem, podniósł się z ziemi. Był osłabiony, jednak jak na Kainitę przystało, nieśmiertelne rany goiły się na nim szybko. Powinniśmy stąd iść. Stwierdził, poprawiając płaszcz. Spojrzał na Jace'a, który wyjmował nóż z rany w boku. Może wolisz się pożywić? Wytrzymam do domu. Nie muszę. Nie. Twoja sprawa. Ale odwrócił się do Justusa, który właśnie skończył rozmowę.
kinął głową i wszyscy skierowali się w stronę wyjścia. Niedługo potem znaleźli się na ulicy, niepotrzebnie ukrywając zakrwawione ubrania. Skierowali się każdy w swoją stronę. Ulice były niemal puste, nieliczni przechodnie byli zwykle zbyt pijani, żeby utrzymać się na nogach. Niebo zaczęło przybierać jaśniejszy odcień. Noc się kończyła, nadszedł czas powrotu do schronienia. Przechodzimy do drugiego opowiadania, Bal Bestii. Część pierwsza, występują Paulina jako narratorka pierwsza, Olivia jako Jace i Marisejda jako Vian. Schronienie Jace'a stanowiło niewielkie poddasze jednego ze starszych domów w pobliżu centrum. Wiele bloków w okolicy odnawiano i remontowano, by bardziej pasowały do wciąż rozrastającego się biznesowego centrum. Jednak właściciele wszystkich budynków na osiedlu zdecydowanie nie godzili się na modernizację tego terenu. Jace'owi to nie odpowiadało. Nie lubił się przeprowadzać, a wyniesienie jego obrazów byłoby w najlepszym razie kłopotliwe. Sam Jace od wielu godzin siedział bezczynnie w swoim pokoju. Wpatrywał się w ścianę, snując ponure myśli o wszystkim, co go ostatnio spotkało. Z otępienia wyrwało go pukanie do drzwi. Dopiero wtedy zdał sobie sprawę, jak było późno, a on nawet nie zaczął się przygotowywać. Nie chciał wychodzić tej nocy ze schronu, jednak nie miał wyboru. Wydostał się ze swojej kryjówki, przetarł suche oczy i podszedł do drzwi. Nie uśmiechał się jednak, pozwalając sobie zachować cierpiętniczą minę. Wiedział, że znajdzie się wiele kobiet gotowych go pocieszać, czy tego chciał, czy nie. Otworzył drzwi. Pierwszą rzeczą, która zwracała uwagę, gdy patrzyło się na wampirzycę po drugiej stronie, był jej uśmiech. Delikatny, subtelny i pełen tajemniczości, rozkwitły na pełnych i kształtnych wargach, o jakich marzyły tysiące kobiet. Weszła do pokoju, uważając, by nie uderzyć głową o niski sufit i z dezaprobatą spojrzała na Jace'a. Zaraz wychodzimy, nadal nie jesteś gotowy, mój drogi? Spytała zamiast powitania. Potem westchnęła. Pewnie znowu zapomniałeś się w pracy, prawda? Nie, nie malowałem. Nie miałem do tego głowy. Do niczego nie miałem głowy. Dodaj Jace dużo bardziej zbolałym i zrezygnowanym tonem. Wiedział, że wtedy wszystko zostanie mu przebaczone. Rzeczywiście, dezaprobatę zastąpiło zmartwienie, a twarz wampirzyczycy złagodniała, gdy dotknęła dłonią policzka Toreadora. Znowu to samo, biedaku. Ale teraz musimy się spieszyć. Masz ten strój, który dla ciebie zamówiłam? Mam. Dobrze, przynajmniej to mamy z głowy. Nie będziemy musieli szukać czegoś w tych twoich rzeczach. No już, ubieraj się. Dodała, wyjmując z szafki marynarkę. Potem usiadła na stołku i bez skrępowania patrzyła na przebierającego się Jace'a. I pamiętaj, co ci mówiłam. Bądź grzeczny, znaczy się uprzejmy, i nie próbuj się popisywać. Nie patrz tak na mnie, przecież wiem, co wy młodzi macie w głowach. I przede wszystkim dbaj o zdanie gospodyni. Przecież to nie mój pierwszy bal. Powiedział zirytowany Jace. Wajanna. Zaczął i zawahał się. Podejrzewał bezskuteczność swojej prośby, jednak na pewno nie szkodziło spróbować. Nie ma szans, żebyśmy zostali dziś u siebie. Kobieta posłała mu swego czasu słynne w całym stanie kokieteryjne spojrzenie. Wiem, o czym myślisz, mój drogi, ale nie dziś, nie dziś. To ważny bal, a my musimy się na takich pokazywać, prawda? Nie musieli, a Jace zrezygnował z marzeń o sławie i uwielbieniu, gdy przekonał się, z czym się łączą. Nie stawał się jednak swojej matce, dobrze wiedząc, że jeżeli przeczeka to chwilowe zainteresowanie, odzyska wreszcie święty spokój. Część druga. Występują Alice jako narratorka, Nancy jako Justus, Marisejda jako Izabella oraz Carl. Siadość Izabeli Kaito znajdowała się na samej granicy miasta i mało brakowało, by samodzielnie stanowiła całe przedmieście. Ogromny teren otoczony wysokim ogrodzeniem podzielony był między willę, ogród, basen, niewielki zagajnik i nieużywane boisko. Gdy samochód zatrzymał się, Justus ostatni raz westchnął zrezygnowany.
Potem nałożył rękawiczki, wziął laskę i z uśmiechem na ustach wysiadł. W otwartych drzwiach stała Izabella, witająca właśnie jakąś parę. Pomimo nienaturalnej bladości dało się dostrzec, że odcień jej skóry był ciemniejszy niż w większości tutejszych wampirów. Czarne włosy związała w wytworny kok. Gdy zobaczyła Venturego, podeszła z nieskazitelnym uśmiechem dobrej gospodyni. Justus, tak dawno mnie nie odwiedzałeś! Powiedziała zbyt wysokim i piskliwym głosem, po czym zaprosiła Justusa do środka. Ten wyłącznie z grzeczności pokrążył między gośćmi i witał się ze znajomymi. Nie mógł jednak nie zauważyć pełnych pogardy spojrzeń lub popłażliwych uśmiechów. Nic nie rozniosło się po mieście tak jak plotki, zwłaszcza wśród toreadorów, a to oni byli głównymi wielbicielami i organizatorami takich zabaw. W końcu zmęczony Venture wyszedł na balkon i stanął w cieniu z dala od wejścia. Sprawy nie mają się najlepiej, ha? Usłyszał obok głos. Nawet nie oglądał się, dobrze znając jego właściciela. Nie wiedziałem, że zacząłeś pokazywać się publicznie, Karl. Jeszcze trochę i wszyscy by o mnie zapomnieli, Justusie. Odpowiedział Tremer, opierając się o barierkę i patrząc w rozświetlony ogród. Wrażenie skrupności, sprawione przez szyty na miarę garnitur, złoty zegarek i staranne uczesanie szpakowatych włosów. Była unosząca się wokół woń alkoholu. Nie o to ci chodziło? Chyba jestem hipokrytą. Zapadła niezręczna cisza, podczas której obaj wpatrywali się w kolejne nadjeżdżające samochody. Przykro mi z powodu brama. Powiedział w końcu Justus, choć przykrość była ostatnim uczuciem, którego doznawał na myśli o śmierci diabolisty. Niepotrzebnie zasłużył. Tak przynajmniej mówią, a ja naprawdę nie chcę znać szczegółów. To o co chodzi z tym golemem? Pytał w końcu, niemal wesołym tonem. Golem to już stara historia, nie wiesz? Dawno nieaktualny, teraz gorący jest temat ataku na ludzi na środku ulicy. Niestety nie jestem na bieżąco. Będziesz musiał mi opowiedzieć, jak mam pomóc. Justus nie odpowiedział od razu. Nie należało spodziewać się od wampira bezinteresownej pomocy, to na pewno. Tym bardziej od starszych, którzy już dawno nauczyli się, jak funkcjonuje świat drapieżników. Venture szybko przeszukał pamięć, by upewnić się, czy Karl nie ma u niego niespłaconego długu. Nic takiego jednak nie miało miejsca. Nie będzie trzeba. Odpowiedział możliwie spokojnie i swobodnie. Wierzę, że dam sobie z tym radę. A ja nie. Tutaj dzieje się coś większego, więc schowaj dumę i wyjaśnij mi, co też wyprawia twoje dziecko. Słyszałem niewiele, ale i z tego wnoszę, że sama nie mogłaś na to wpaść. O golemie już wiesz, prawda? Niewiele. Wszystko zaczęło się od tego, że Elmo postanowił stworzyć sobie golema. Książę szybko się o tym dowiedział, to zresztą jego praca. Całe przedsięwzięcie zostało zawieszone. Problem w tym, że stary idiota schował gdzieś tego golema, bo koniecznie nie chciał go niszczyć. Przez jakiś czas był spokój, ale potem doniesiono mi, że Emmę widziano, gdy kręciła się wokół jakichś magazynów. Nie sama. Potem cała ta historia z atakiem. Znasz ją? Te z gęgrelami? Oczywiście, znają ją nawet pustelnicy. Justus z goryczą pokręcił głową. Daruj. Jestem pustelnikiem. Odpowiedział Karl, przedłużając ostatnie słowo, jakby je smakował. Tak, no więc sprawę z atakiem udało się. Znaczy, przecież każdy wie, że Emma nie mogła go uruchomić. Do tego trzeba magów, a ona nie ma żadnych takich zdolności. Myślałem, że to zakończy sprawę, ale potem znalazły się dowody, że współpracowała z Sabbatem. Urwał na chwilę, czekając na jakiś odległy huk lub chociaż pełne grozy westchnięcie rozmówcy. Nic jednak nie zamierzało dodać dramaturgii tej chwili. Miała usłyszeć plotki o golemie, znaleźć go i sprowadzić tamtych po Sabbat. A dlaczego w ogóle zaczynała z nim współpracę? Spytał Tremer rzeczowym tonem, którym mógłby prowadzić przesłuchanie. Usta Justusa ułożyły się w bezgłośne i wulgarne wyrażenie, które jasno dawało do zrozumienia, że Venture nie ma pojęcia.
Podobno miała chcieć do nich dołączyć. Podjął po chwili. Tylko ta nowonarodzona, naprawdę nowonarodzona, nie sądzę, żeby zdążyła się już znudzić zasadami. To wszystko i tak jest nadal zbyt nowe. Zawsze mogła też robić ze szpiega. Kiepski to szpieg, o którym wszyscy wiedzą. Burknął Justus, któremu ta rozmowa coraz bardziej działała na nerwy. Niekoniecznie. Stwierdził enigmatycznie Karl. Najwyraźniej jednak nie zamierzał rozwijać tej myśli. Słuchaj, pogadam z ludźmi, zobaczę, co da się ustalić. Podobno na miejscu miał być tremer. Justus uznał, że nie odrzuci źródła pomocy. Nawet jeśli może być zatrute. Odpowiadał za czyny swojego dziecka, dosłownie. Jednak twarz jego rozmówcy wyrażała tylko uprzejme niezrozumienie. Mój znajomy twierdzi, że na miejscu musiał być jakiś tremer. Przy tym golemie, jeszcze zanim ruszył. Pewnie z Sabatu lub Elmo. Pewnie Elmo. Przyznał Justus. Jak mówiłam, popytam, spróbuję coś ustalić. Emmy oczywiście tu nie będzie, Justus. To byłoby chowanie się. Bardzo rozsądne chowanie się. I przyznanie do winy. Książę nalegał. Dodał Venture pod pełnym pobłażania spojrzeniem Karla. Książę nalegał. Rozumiem. W takim razie widzimy się potem. Miłej zabawy. Miłej kurwa zabawy. Pozwolił sobie Justus, gdy drugi wampir był już poza zasięgiem słuchu. Część trzecia. Występują Paulina jako narratorka, Marisejda jako Izabella oraz Wiannę, Olivia jako Jace, Nancy jako Kaspar, Leria jako Emma oraz wampirzyca i Marcia jako rozmawiające wampiry. Wian paplała się przez całą drogę do rezydencji Izabeli. Trochę do Jace'a, trochę do kierowcy, głównie do siebie. Toreador słyszał o ludziach, którzy nie mogą żyć bez dźwięku swojego głosu, jednak traktował te opowieści z pobłażaniem, dopóki nie spotkał aktorki. Wysłuchał ostatnich pouczeń, z zasady pokiwał głową, wysiadł. Przez otwarte drzwi widział wiele wampirów i zdał sobie sprawę, że musieli przyjechać jako jedni z ostatnich. Miał nadzieję, że wyjdą z kolei jako jedni z pierwszych. Jego towarzyszka wzięła go pod rękę i ruszyli białymi stopniami w stronę gospodyni. Tyle czasu, Wiannę, tyle czasu! Jak mogłaś mi to zrobić? Izabel śmiała się, podchodząc do drugiej toreadorki. Złapały się w nieszczerym uścisku. Gdy się od siebie odsunęły, gospodyni szybko obejrzała Wiannę od stóp do głów i uśmiechnęła się z kiepsko ukrywaną wyższością. Musisz do mnie częściej wpadać. Tak mi brakuje twojego towarzystwa. Była aktorka nie zachowywała się, jakby zrozumiała spojrzenie rozmówczyni. Uśmiechała się nieszczerze i pozwoliła wziąć się pod rękę i prowadzić do środka. Nie można było nie zauważyć, że przy każdym kroku eksponuje te wdzięki, których drugiej kobiecie wyraźnie brakowało. Jace powlókł się za nimi. Nie doszli jednak daleko. Zaraz za drzwiami czekała na nich para wampirów. Witaj, moja droga. Przywitała się wampirzyca z Wian. Jace niejasno przypomniał sobie, że widział ją na podobnym balu 2 miesiące wcześniej. Miała jakieś imię, to na pewno coś na J. Pamiętał tylko, że była nim zachwycona. Jej partnera jednak nigdy nie widział. Jace, śliczniutki. Nie wyglądasz najlepiej. Kobieta straciła chwilowo zainteresowanie Wian i zwróciła się do jej przemienionego. Coś ci jest? Może coś ci się stało? Nie. Wszystko w porządku. Odpowiedział toreador, jednak jego ton sugerował coś zupełnie przeciwnego. Również twarz wyrażała raczej zniechęcenie i zmęczenie. Mężczyzna nie dostał jednak spodziewanej dawki współczucia i pocieszenia. Wiesz, słyszałam, że wpadłeś w ostatnio w nieciekawe towarzystwo. Powiedziała takim tonem, jakby opowiadała o niesfornym kociaku, przy okazji bawiąc się sznurem z pereł. To rzeczywiście mogło kogoś wykończyć. No, Wiannę, musisz bardziej się postarać, przywrócić go normalnym kainitom. Szkoda takiego uroczego. A to Kaspar Stanford.
Izabela zagłuszyła dalszą dyskusję między toreadorkami. Chyba się jeszcze nie poznaliście. Nie mieliśmy przyjemności. Odpowiedział starszy wampir, wyciągając rękę. Miał mocny, pewny siebie uścisk. Mocne było również spojrzenie, które posłał Jace'owi. Stanowiło niemal wybuchową mieszankę pogardy, wyższości i lekceważenia. Mimo to uśmiechał się, gdy potrząsał dłonią rozmówcy i spróbował nawet zagaić rozmowę, zanim wrócił do swej towarzyszki. Tym razem młody wampir nie chciał zostać na balu sam. Całą uwagę, którą otrzymywał, były ukradkowe spojrzenia, często związane z nie mniej ukradkowym uśmiechem. Poczuł się osaczony. Szybkim, jednak nie na tyle, by można było mu zarzucić brak wychowania, krokiem przeszedł do następnego pokoju. I jeszcze następnego. Stamtąd dotarł w pobliże kuchni, miejsce, gdzie goście raczej się nie zapuszczali. Tylko dwie niewielkie grupki wampirów rozmawiały tu o czymś, z dala od ciekawskich oczu, a jakaś kobieta siedziała sama na niewielkiej kanapie w rogu. Toreador poczuł nagle przypływ sympatii do nieznajomej i usiadł na drugim końcu kanapy. Teatralnie odwróciła się plecami. Po dokładnym przestudiowaniu rysów na każdej ze ścian, Jace spojrzał znów na odwróconą tyłem kobietę. W desperackiej próbie poprawienia swojej sytuacji przesunął się bliżej. Zapadła niezręczna cisza. Czy... Też przyszedłeś się naśmiewać? Spytała, obracając się zdziwiającą nawet dla wampira prędkością. Czy może tak patrzeć? Nie wiem, o czym mówię. Zapewnił, coraz bardziej zagubiony. Przez chwilę zastanawiał się, czy ktokolwiek czuje się dobrze na tym balu. Jace Carman. Ten Carman. Dodał z nadzieją, jednak wyraz twarzy rozmówczyni dał mu do zrozumienia, że nic jej to nie mówi. Ten malarz. Wyjaśnił niemal z rozpaczą. Ten, co miał ostatnią wystawę w Galerii Rogersona. Aha, nie byłam. Dodała zaczepnym tonem, po chwili jednak zreflektowała się wyraźnie. Jestem Emma Peterson. Ta Emma Peterson. Tak, oczywiście. Odpowiedział nieszczerze Jace, uznając to za w dobrym tonie. Nie znasz mnie. Oczywiście. Gdybyś wiedział, kim jestem, już by cię tu nie było. Ale to i lepiej. Czemu nie korzystasz z malarskiej sławy, Jace? Czemu nie macie z innymi wampirzycami, Emma? Atmosfera, która powoli się ocieplała, nagle znowu stała się ciężka i napięta. Kobieta znów demonstracyjnie odwróciła się, a Jace z poczuciem porażki wrócił do wpatrywania się w ścianę. Z innych części sali dobiegały do niego urywki rozmowy i nie podobało mu się, co ze sobą niosły. Podobno znaleźli go gdzieś na północy. Daleko na północy. Oczywiście, że go tu przynieśli. Nie mogli i nie zabraliby go do większego miasta. Malkawianie. Na pewno Malkawianie. To inny. Widziałeś, co ostatnio potrafią te ich wszystkie. Te moce. Uważaj. Świry wiedzą, co się o nich mówi. Niech wiedzą. Niech. Wszyscy wiedzą. Muzeum. Tak, tak mówią. Mają go tam chronić. Jego, nie nas. Część czwarta. Występują Elis jako narratorka, Mariseida jako Izabella, Lancy jako Kaspar oraz Justus i Leria jako wampirzy. Justus siedział na kanapie, pogrążony w nieistotnej rozmowie z kilkoma toreadorami, rozentuzjazmowanymi najnowszymi plotkami o którymś z ich ulubionych artystów, gdy podeszła do niego Izabella. Towarzyszący jej wampir miał minę męczennika, któremu nie zaproponowano nawet spełnienia ostatniej prośby. Poza tym sprawiał jednak wrażenie, jakby takie zabawy były jego drugim żywiołem. Poruszał się ze swobodą i pewnością siebie, a ubiorem nie odstawał od innych gości. Gdy podeszli, towarzystwo taktownie umilkło. Och, cudownie, że jesteście! Koniecznie musicie się poznać! To Kaspar Stanford niedawno przyjechał do miasta!
a moi cudowni goście to Bryden, Connor i Bailey Evers, trenerowie. Znacie się? Cóż za niespodzianka! To Justus Chase, jeden z najbliższych współpracowników księcia, nieprawdaż? A szanowni toreadorzy, to Kay Irwin. Justus uśmiechnął się słabo, stał i pod rękę drugiemu wampirowi. On również zdobył się na uśmiech. Był wysokim, śniadym mężczyzną o równo przestrzyżonych, smoliście czarnych włosach i zadbanym zaroście. Mimo początkowego wrażenia, Venture zauważył, że nieznajomy wyglądał aż nazbyt schludnie i elegancko, jak człowiek niepewny. Tego będą od niego oczekiwać, który na wszelki wypadek stara się zrobić najlepsze wrażenie. Miło mi poznać. Powiedział basowym głosem, jednak Justus nie miał okazji odpowiedzieć na uprzejmość. Rozległ się wrzask, nie krzyk przerażenia, który mógłby przerwać każdy inny bal. Był to wrzask bliski zwierzęcemu rykowi, którym strach natychmiast zmieniał się we wściekłość i żądzę krwi. Wszyscy ruszyli w stronę kuchni, gdy dotarli na miejsce, walka się skończyła. Jakaś wampirzyca odcinała tasakiem głowę istocie, która mogła być tylko cimisce, a służący Izabelli Nosferatu kończył wybijać obce gule. Krew brudziła ściany i blaty spływały po podłodze. Popiół wokół zdradzał, że zginęło tam więcej kainitów. Zanim ktokolwiek zdążył zareagować, wampirzyca z tasakiem odwróciła się do tłumu. Wpuściła ich! Zawyła, rzucając ostrze na ziemię. Zdrajczyni wpuściła do nas sabat! To wystarczyło, by wzbudzić popłoch. Justus spróbował wycofać się, jednak tłum uniemożliwiał mu to. Wtedy palec wampirzycy wskazał wprost w niego. Ty ją tu przyprowadziłeś. Nie wiem o czym. Zaczął nieudolnie, choć wiedział aż za dobrze. Kobieta nagle pojawiła się obok niego, tak szybko, że nawet nie zdążył zauważyć. Wszyscy wokół rozsunęli się, robiąc jej odrobinę miejsca. Wściekłe, potworne oczy wpatrywały się wprost w Venturego. To twoje dziecko ich tu wpuściło. Nie pierwszy raz współpracuje z Sabatem. Przecież nie mogła. Nie mogła, nie mogła. Widać jednak tak. To ty ją spokrewniłeś i jesteś odpowiedzialny za wszystko, co robi. W tłumie dało się słyszeć pomruki aprobaty, gdzie niegdzie przechodziły w głośne oskarżenia. Cisza, spokojnie! Wrzasnął Karl, który znikąd pojawił się obok Justusa i wampirzycy. Jeśli komukolwiek to osądzać, to księciu. Nie wasza sprawa. Nie wasza sprawa, powiedziałem. Rozejść się! Wrzasnął jak cały policjant. Autorytet całego wampira zrobił swoje. Reszta powoli i niechętnie rozchodziła się, wyraźnie zawiedziona brakiem bardziej krwawego zakończenia. Justus możliwe szybko wyszedł i zaszył się u wejścia do zagajnika. Kilkanaście minut później dołączył do niego Karl, który usiadł ciężko i sięgnął po papierosa. Przecież nawet tego nie czujesz. Stwierdził Venture, nie mogąc znieść ciszy. Przyzwyczajenie. Brakuje mi tego. Twierdził, naciskając przycisk odpalający grzałkę i pociągając. Po chwili wypuścił głębek dymu. O tego. A te nowe urządzenia wcale nie wymagają ognia. Genialne. Twoja sprawa wygląda zdecydowanie gorzej. Dodał poważniejszym tonem. Nie wiem, czego chcesz, ale to nieważne. Bierz cokolwiek, tylko pomóż mi zakończyć tę farsę. Nic od ciebie nie chcę, naprawdę. Tylko pomagam. Jesteś za stary na takie kiepskie kłamstwa. Jesteś za młody, żeby to zrozumieć. Naprawdę niczego nie oczekuję. Rozmawiałem z kilkoma osobami. Dodał szybko, widząc, że Justus znów zamierza polemizować. Kucharka Gul widziała, jak Emma kręciła się za domem. Potwierdza to też ten Nosferatu. Co on w ogóle tam robi? Izabella pozwala mu mieszkać w zamian za pomoc w kuchni i w ogóle w domu. Wampiry są zdecydowanie silniejsze i sprawniejsze od ludzi. Pewnie o to chodzi. Nie sądzę. Justus pokręcił głową. Wiesz, od przynajmniej XVI wieku trzymano na dworach karły razem ze zwierzętami i wariatami. Uważano, że ich pokraczny wygląd jest zabawny. Traktowano ich jak, no... Błazna? Raczej zabawkę. To bardziej pasuje do Izabeli. Ale że on na to pozwala... Karl wzruszył tylko ramionami.
W każdym razie oboje potwierdzają, że Emma kręciła się tam, zerkała nawet do środka. Potem wyszli zająć się przygotowaniami do tańców. Usłyszał jęk Venturego i musiał przyznać, że sam cieszy się, że przynajmniej ta część balu będzie zapewne odwołana. Musieli jednak wrócić, bo kucharka zostawiła coś na ogniu. Twierdziła, że na pewno zgasiła ogień, ale ten jednak się palił. Coś jej wykipiało, nie spaliło się. Włączył się alarm w pokojach służby i wszyscy zlecieli się do kuchni akurat, gdy Emma wprowadzała kilka wampirów. Zapadła cisza, przerywana tylko dobiegającymi z rezydencji głosami. Karl spokojnie dopalał papierosa, patrząc się w ulicę, rozświetlaną czasem reflektorami samochodów. Justus myślał intensywnie. To nie ma sensu. Odezwał się w końcu. Odzywa się alarm i nagle wracają do kuchni, idealnie, żeby nakryć Emmę. To jak w kiepskim filmie, bardzo kiepskim filmie. Ludziom to wystarczy. Odpowiedział Tremor tonem, który uważał za filozoficzny. A mnie nie. I niech tylko dorwę tego, kto to ukartował, będzie gnił z kołkiem w sercu aż do Gehenny. Część piąta. Występuje Paulina jako narratorka. Znaleźli ją na piętrze, w łazience, gdzie wyraźnie próbowała sprać krew z sukienki. Tak mówili, bo po kilku chwilach nie było już nikogo, kto byłby skłonny potwierdzić tę plotkę. Jedynie odwieczne tak mówią. Emma była sparaliżowana, gdy wynosili ją z łazienki. Ktoś zapobiegawczo wbił jej kołek w serce, choć i w tym wypadku nie było chętnych do przyznania się. Kobietę wyniesiono do salonu, gdzie zebrał się już tłum, gotów do osądzania i linczu. Izabela ledwie panowała nad swoimi gośćmi, którzy chyba tylko ze względu na szacunek do niej i strach przed księciem nie rozerwali oskarżonej na kawałki. Karl krążył przez chwilę między najważniejszymi graczami, po czym zniknął gdzieś bez słowa, a Justus całą siłą woli przeznaczał na walkę. Chęć zrzucenia tego wszystkiego stawała się coraz bardziej kusząca. Emma leżała na kanapie, nieruchoma, z szeroko otwartymi oczami wpatrując się w sufit. Docierały do niej wszystkie krzyki i oskarżenia. Mogła pozostać tylko biernym świadkiem wydarzeń, których powinna być głównym uczestnikiem. Pozostało jej tylko zastanawiać się dlaczego. Scena szósta. Występują Paulina jako narratorka, Olivia jako Jace, Nancy jako Justus i Marisaida jako Izabella. Jace nie do końca rozumiał sytuację, w której się znalazł, ale nie zamierzał stać bezczynnie i czekać, aż sprawa się wyjaśni. Próbował zwrócić na siebie uwagę Justusa, jednak ten był zbyt zajęty uspokajaniem wściekłego tłumu. Był blady i osłabiony i Jace nie miał wątpliwości, że potężne zdolności Venturich odegrały swoją rolę w trzymaniu w ryzach emocji. Toreador nie chciał się wychylać, w końcu jednak nie miał wyboru. Zdecydowanym krokiem podszedł do drugiego wampira. Musimy porozmawiać. Stwierdził konspiracyjnym szeptem. Jestem trochę zajęty, wybacz. Justus odsunął się, wściekle patrząc na młodszego wampira. Właśnie o tym. Wiem, co się stało. Ale musimy... Nie tutaj. Justus rozejrzał się. Inne wampiry uspokoiły się trochę, zaciekawione pojawieniem się nowego piona. Krzyki ucichły, przechodząc w szmery i pełne nienawiści szepty. Ventur z bezradnością spojrzał na Izabelę. Poradzisz sobie? To moi goście! Fuknęła kobieta. Niech tylko spróbują podnieść na mnie rękę w moim własnym domu! Justus i Jace ruszyli przez dom, w końcu wyszli do ogrodu. Powietrze było zimne, przeszywające, oszroniona, wczesna trawa hałasowała przy każdym kroku. Odeszli od rezydencji kilkadziesiąt kroków, jednak Jace wciąż nie czuł się dość swobodnie, by mówić. W końcu Justus stracił cierpliwość. Co wiesz? Właściwie nie mam szczegółów. Zaczął Jace, jednak widząc minę rozmówcy, zrezygnował i szybko przeszedł do kontreków. Jest tu taki wampir. Izabella przedstawiała go wszystkim jak swoją nową zabawkę. Jakoś się nazywał na K.
Taki wysoki. Czarnowłosy z brudką. Kaspar? Spytał szybko Justus. Już dawno nauczył się zapamiętywać twarze i nazwiska. Nieważne, jak nieistotne wydawały się te osoby w tamtej chwili. Tak, ten. Był na balkonie na górnym piętrze i słyszałem jego rozmowę z jakąś kobietą. Wyglądała jak Emma, ale nie była nią. Znaczy, była inaczej ubrana i miała inny głos. No i wychodzi, że ona wypuściła te wampiry z sabatu. Jakim cudem usłyszałeś tę rozmowę? Jace wytrzymał badawcze spojrzenie. Odpowiedział na nie najbardziej hardą miną, na jaką mógł się zdobyć. Byłem w okolicy. Załóżmy. Odpowiedział w końcu Justus z zaciąganiem. Ale to za mało. Potrzebujemy dowodów. Teraz przynajmniej wiemy, na kogo ich szukać. I część siódma. Występują Elis jako narratorka, Marisejda jako Karl, Nancy jako Kaspar i Justus oraz Olivia jako Jace. Nieźle to rozegrałeś. Kaspar odwrócił się gwałtownie, niemal wywracając kobietę, która dotąd trzymał w ramionach. Ta ponad jego ramieniem zobaczyła podchodzącego Karla. Stary tremer przystanął zaledwie kilka kroków od nich. Leniwym ruchem wyciągnął papierosa i zapalił. Nie wiem, o co ci chodzi. Kaspar uśmiechnął się niewinnie i rozłożył ręce. Karl zaciągnął się, powoli wydmuchał dym. Przez chwilę patrzył, jak rozwiewa się w mroku. Ludzie to niesamowite stworzenia, co? Prawda leży tuż przed nimi, ale nie chcą jej dostrzec. Wiedzą, że coś jest nie tak, wiedzą, co jest nie tak, a jednak odtrącają od siebie tę świadomość. Wolą iść łatwą, wytyczoną przez kogoś ścieżką. Ludzie są skomplikowani. Przyznał Kaspar niewinnie. Jego towarzyszka odsunęła się przezornie. Ciekawość jednak nie pozwoliła jej się ulotnić. Ale komuś z otwartych perspektywach wystarczy popytać, połączyć szczegóły i nagle pojawia się sens, który wszystkim umykał. To było mistrzowskie, naprawdę. Tylko ta sukienka. Jak mogłeś pominąć coś takiego? Na nikim już nie można polegać. Przyznał Kaspar. Coś jeszcze rzuciło ci się w te bystre oczy? Było kilka nieścisłości. Nikt normalnie nie uwierzyłby, że Sabat tak tragicznie zaplanował atak. Ale ludzie wściekli to co innego, prawda? Nawet jeśli po wszystkim zaczną kojarzyć fakty, nic już nikomu z tego nie przyjdzie. Gdyby tylko nie było nikogo z zewnątrz... Karol zaciągnął się i wypuścił dym wprost w twarz rozmówcy, który podszedł o krok. Tylko po co? Gdyby chodziło o sabat, nie wystawiłbyś ich, prawda? Kaspar przemyślał szybko sytuację i zauważył, że nie ma już nic do stracenia. Tym żyjemy. Wzruszył ramionami, jak gdyby to nie była jego wina. Ach, Ravnos, to tak wiele wyjaśnia. I sam wybrałeś sobie na ofiarę biednego Justusa? Ktoś mi kazał, pewien tremer. Dodał Kaspar. Wciąż mając na twarzy ten sam uśmiech, przeczuwał już rozwój kolejnej intrygi, a jego krew burzyła się na całą myśl o tym. Jeden z moich. Karl smoknął, niby kątem oka oglądając, jak drugi z mężczyzn zbliża się powoli, krok za krokiem. Nieuważny obserwator mógłby nie zauważyć tak spokojnego ruchu, jednak tremer nie spodziewał się niczego innego. Gdy Ravnos poczuł się dość pewnie, by zaatakować, był gotów. Chwycił lecącą w jego stronę rękę, odrzucił papierosa, szpony wolnej dłoni i spróbował wbić w brzuch przeciwnika. Ten jednak wyrwał się i okręcił. Z wewnętrznej kieszeni wyjął nóż. Rzucił się na Karla, celował w szyję. Nagle zatrzymał się, zgiął się w pół. Pełen wściekłości i bólu wrzask wyrwał się z jego piersi. Skóra stała się czerwona, gdy gorąca krew rozpłynęła się w żyłach. Trudem zrobił jeszcze krok w stronę tremera, osłabionego po rzuceniu zaklęcia. Wbił nóż w krtań. Kobieta już wcześniej uciekła, pozostali tylko walczący. Pojedynek jednak nie mógł trwać długo. Karl postawił wszystko na jeden czar i przegrał. Choć ciężko ranny, Ravnos wciąż mógł walczyć. Jego przeciwnik bronił się tylko chwilę.
Potem wpadł w żelazny uścisk Kaspara i poczuł ostre kły wbijające się w szyję. Czuł, jak znowu uchodzi z niego życie. Szarpał się, jednak Kaspar okazał się silniejszy. Słabł. Zamroczyło go. Nagle ucisk zelżał. Poczuł, że opada na kolana. Z trudem zrobił krok w przód i utrzymał równowagę. Ktoś chciał go przytrzymać, jednak odtrącił dłoń. Po chwili odzyskał ostrość widzenia i spojrzał na Kaspara. Dwójka wampirów trzymała Ravnosa w mocnym uścisku, podczas gdy Justus stał kawałek dalej z wyrazem satysfakcji na twarzy. Teraz opowiesz nam o wszystkim. Nam, a potem księciu. Ravnos najwyraźniej miał własne plany. Posłał wszystkim zadowolony uśmiech. Nagle wokół zaszumiało. Znikąd pojawiło się stado ptaków, kracząc, szumiąc skrzydłami, rzucając się wampirom do oczu. Gdy zniknęły, Ravnos razem z nimi. Rozesłani na poszukiwania kajnici, nikogo nie znaleźli. Przekleństw Justusa można było wysłuchać jeszcze wiele godzin. Emma, ku ogólnemu niezadowoleniu, została uznana za niewinną i puszczona do domu. Justus doczekał się nawet oficjalnych przeprosin od kilku osób i jeszcze większej liczby zapewnień, że zapewniający cały czas wierzyli w jego niewinność. Mimo to nie zamierzał dłużej zostawać na balu. Jace również wykorzystał tę okazję, by wracać. Vian długo narzekała, jednak nie potrafiła zmusić go do pozostania. Mimo to wiele godzin krążył bez celu po mieście, zanim zadzwonił po taksówkę. Niechętnie wszedł do pustego mieszkania. Obrazy wisiały smętnie, a ich kolory traciły piękno w ciemnym pomieszczeniu. Choć słońce dawno wzeszło, ciemny materiał nie pozwalał mu wpaść do pokoju. Surowe wnętrze chłodno powitało gospodarza. Jace westchnieniem upadł na łóżko. Nie wiedział, czy bardziej zmęczył go cały ten bal, czy świadomość nagłego spadku pozycji w towarzystwie. Czuł jednak, że coś musi zrobić, żeby nie popaść w stagnację. Wyjął telefon i przejrzał kontakty. Nikt, kto mógł go zrozumieć. Nikt, kogo by to interesowało. Coś jednak musiał zrobić. Szybko przeszukał internet, po czym wybrał numer. Dyrektor też? Dzień dobry. Chciałbym z panem pomówić. Sprawa? Och, są pewne obrazy, które na pewno chciałby pan wystawić w swojej galerii. Co? Proszę mi zaufać. Kończymy dzisiejszy wieczorek czytelniczy. Dziękuję wszystkim bardzo, bardzo serdecznie za obecność oraz za czytanie.